Witam Państwa. U nas, proszę Państwa, jest Unplugged o wszystkim. Sejm, kłótnie, awantury, proszę Państwa. Ale głównym tematem naszej audycji to jest brak organizacji. Że ludzie jakoś tak się nie mogą zorganizować jako lamusy. I tu nie o to chodzi, czy to jest ateizm, czy to jest religia katolicka, czy to są Świadkowie Jehowy, czy to jest LGBT, bo tutaj się niektórzy rozpędzili, wiecie Państwo. Myślą, że. To, co ludzie myślą, to zawsze jest fałszywe, zawsze jest mylne. Dlaczego? Dlatego, że jest psychologia tłumu i co powie jeden dziad, no to powtórzy drugi gad. Także proszę Państwa, nie oceniaj, nie krytykuj, a mów od siebie. Czegoś takiego nie ma, a czegoś takiego się dowiesz w szpitalu psychiatrycznym. To jest pewne, na 100% gwarantowane. No, to są rzeczy najbardziej potrzebne w życiu. Nie oceniaj, nie krytykuj, a mów od siebie. Człowiek, który spełnia wszystkie te warunki, to znaczy, że on nie, proszę Państwa, nie jest pod wpływem tłumu, bo raczej cały świat zły i diabli, ten świat jest pod wpływem tłumu. Rozumiecie Państwo, co to znaczy być pod wpływem tłumu? Co to znaczy być pod wpływem tłumu? Świat jest kąśliwy, świat jest zły, proszę Państwa, są mafie żydowsko-watykańskie. No, mafii to jest bardzo dużo, ale ponieważ tego chrześcijaństwa to mamy 2000 lat historii, no to nikt jeszcze, proszę Państwa, nie zmierzył tego centymetrem i umysłem swoim. Natomiast ja zapraszam Państwa do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja codziennie jestem, ale dzisiaj mnie tam nie będzie. No to już jest skandal w naszym radiu. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Lunchroom Extra. Ale będę jutro i będę pojutrze, bo będą dwa dni. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. No i proszę Państwa, jak nie ma tej organizacji, to co my możemy zrobić? Nic. Jest degrengolada. Proszę Państwa, jest degrengolada. Że co jest? Degrengolada. Degrengolada. Proszę Państwa, na czym polega degrengolada? A jak tam się pod Sejmem leją, wrzeszczą, ja Państwu coś powiem. Ludzie są niby kulturalni, ale jeżeli nie umieją się opanować, to bardzo źle o nich świadczy. Bo człowiek, który się nie umie opanować, jest skłonny do wszystkiego. Zaatakuje, pobije, a jak pobije, to i zabije. A Państwo myśleliście, że jak Jezusa potraktowali? Też Jezusa zabiły lamusy. Także no, coś okropnego. Dzisiaj jest sytuacja to sama. Ludzie nie mają żadnej wymówki, że to gdybyśmy to my byli, to byśmy Jezusa nie zabili, co jest oczywiście nieprawdą, bo proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Prorok Izajasz pisał w 732 roku przed naszą erą Księgę Izajasza. I co prorok Izajasz napisał? Myśmy go zabili. Czyli to było jeszcze inaczej, to było jeszcze wcześniej. Ale wszystko to jest odniesione do mianownika, proszę Państwa, tego motłochu, który zawsze jest. Był 732 rok, to jest 8 wiek przed naszą erą, czyli że był w 8 wieku przed naszą erą. W pierwszym wieku naszej ery, jak oni właśnie wtedy naprowadzili Jezusa Chrystusa do śmierci. No a teraz mamy który wiek? 21. Nawet taki pisarz już, jak się nazywał, taki historyk, bo raczej nie poeta, historyk obserwujący świat człowiek, powiedział, że gdyby Jezus żył w XX wieku, bo to wtedy on pisał tę książkę, to by goś my zabili, to by ludzie go zabili, to by świat go zabił, to też by go zabili, prawda? Bo myślał,
Jacy to byli Żydzi okropni. Ile to można było by tutaj powiedzieć, jak te mohery, jak po to mleko idą katolickie do sklepu. Och, jak one gadają, te, że tamci to okropni, a że sąsiadka jaka zła, a jaki sąsiad okropny. I oni cały czas tak pieprzą, proszę Państwa, podczas gdy no, można by było całkiem inaczej. Można byłoby wcale nie pieprzyć, a ten czas i energię poświęcić na co innego. No to są jako barany. Wyzuci z Boga sprawiedliwości. Karność nie tylko poszczególnego człowieka, w jego wymiarze prywatnym, ale również rodziny całe i inne ludzkie wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa. Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państw, życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością. Tak, neutralność, czyli co w to wchodzi? No też i ateizm, widzicie Państwo, bo ja wiem, że tam połowa tych katolików to w nic nie wierzy, ale tym bardziej w świecie nie wierzą, w świecie złym. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. Tak, a to papież dobrze tu powiedział, że te lamusy, proszę Państwa, w Warszawie, jak one tak rzucają świństwami, różnymi słowami w tramwaju polskim, tu w Polsce, w tramwaju, w autobusie polskim, tu w Polsce, przecież w Warszawie. Będą udawać Mormonów, będą udawać Amerykę, Anglię, wiesz, lamusy. Bo wiesz, padło na nich, że czubki, że dupki, że głupki, to oni myślą, że jak na Zachodzie są lepsi ludzie, to trzeba się pod nich podszywać. Jak Maciej, Straciej, taki Maciej jeden, ja znam Macieja u Mormonów, bardzo wielu. To on nawet pojechał do USA jako misjonarz pracować, ale to ponieważ było dawno i tylko po 2 lata oni głoszą jako na misji. A to pod pozorem światopoglądowym. No to on dawno tym misjonarzem nie jest, ale gdyby był u Świadków Jehowy, to byłby na misji, mógłby być na misji do końca swojego życia. Bo gdyby był pionierem, to mógłby być pionierem do końca swojego życia. Także widzicie Państwo, co to znaczy Świadkowie Jehowy praktyczni i z Panem Bogiem. No i pewien brat zdzich, będę tu opowiadała wszystko, cały czas zresztą to robię, proszę Państwa, wczoraj i dziś jutro, będę opowiadała, jak to zdzich taki powiedział, gdybym miał umrzeć, drodzy bracia, nawet w czasie wykładu to powiedział, gdybym miał umrzeć, to wolałbym umrzeć w pracy od drzwi do drzwi, czyli od domu do domu, chodząc od domu do domu. Także widzicie Państwo, od drzwi do drzwi, to takie te dupki, te głupki, czubki, kołki rozporowe, to one, jakbym tak powiedziała, praca od domu do domu, to one może by myślały, że chodzi tu o to, żeby z workiem chodzić może chleb dla konia. Chleb dla konia, albo proszę Państwa, no żeby tak głosić, jak mówię, od domu do domu, to może na jakie żebry. Trzecie przykazanie. Taki jest świat, bo oni by nie mieli pojęcia, co to znaczy głosić od domu do domu. Od drzwi do drzwi, przeżymy Jehowy słowa, treść po wsiach i miastach, tam daj, tam daj, tam daj, tam daj,
tam daj. Którzy uwierzyliśmy w Chrystusa. Jak wiemy, dniem przy każdych drzwiach. W dniu tym stracze wiozą. Jeden zielony, drugi niebieski, a w środku jakaś maszyna straszna. Co to jest? I ażeby cały nasz tydzień uczynić świętym. Chyba to wyciąga to gówno. O Matko Boska, oczyszcza. A gdzie to gówno oni to wsadzają? Wąż. Żeby tylko na głowę nie spadła, taki stracz, żeby nie spadł na głowę. Proszę Państwa, u nas tyle skandali w tym radiu, tyle nowinek, tyle ciekawości. No ale to akurat pro mohers, moherowe to lubią. Wiecie Państwo, one jak chodziły zawsze na tę mszę, to ja sama wiem przecież, chodziły na mszę, no to myślały, że ta msza to jest godzina, bo tak, tam trzeba siedzieć, ziewają w tym kościele na mszach i myślą, że godzina i że to długo jest, kiedy ta godzina minie, kiedy ta godzina minie, a to wcale nieprawda, że godzinę, tylko msze powinny być 45-minutowe, no ale że one trwają 50 minut, 55 minut, msza trwa, czyli ciut dłużej, no to to też źle. Moherowi oni nie lubili nigdy być na mszach. Ja to Państwu mówię z własnego podwórka, bo u nas zawsze przez okno, przez, proszę Państwa, ja wiem, czy to były pola, to była ogromna ulica, ale ja 1 maja Piłsudskiego, potem, proszę, ogromna ulica, potem były działki, potem były pola, no ale ten kościół był tak przez to wszystko, no i tak o 5 rano procesja, o 6 rano procesja, oczywiście w swoim czasie, nie? No to więc ja tak patrzę, Boże, o 6 rano, ja nigdy nie wstawałam o 6 rano. O 5 rano, tym bardziej nie. Ja mówię, Boże, ta procesja z tymi transparentami białymi na biało, bo to wiecie, bo jestem saduceusz, na biało. Ja mówię, Boże, kto by to tak latał w tej procesji? A to latały dookoła kościoła tego czerwonego. Ogromny kościół, z okna było widać, z wysoka. Jest Pan i on cały czas tak jakiś Pan. Przez, no, ponad 1000 lat. Pan. A Niemcy zdążyły na monecie Jehowa napisać, w Biblii tysiąclecia tu zdążyło być imię Boże Jahwe, a on tu, papież mówi pan. No papież to wiadomo, że jest nastawiony. Ja nic tu przeciwko papieżowi nie mam i szukam raczej takich wspólnych rzeczy, dobrych rzeczy, co nas łączy. Co papież mówił? Też Ojciec Święty, to też proszę się nad tym zastanowić, bo Jezus powiedział, abyście nikogo na ziemi nie nazywali Ojcem Świętym, bo jeden jest wasz Ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi. Tak, nikogo Ojcem, żeby nie nazywać, a to tak logicznie, że nawet dziecko pojmie, dlaczego? Dlaczego tak ma być, dlaczego taka sytuacja? Ale widzicie Państwo, ogólnie rzecz biorąc, to nie wolno się wywyższać. No. Boże, wejdź łaskawie na tych. Zobaczymy do tej litwy, koroną wizerunek Matki Twojego Syna, wyznają. Czy ona już dwie godziny temu wyszła, to chyba do domu dojechała. Najświętszej dziewicy jako królowej. Idąc śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie, wypełniając przykazanie miłości, niech spieszą sobie wzajemnie z pomocą, niech się wyrzekają samych siebie. A ja myślałam, że Ciebie okradnie. Nie szczędzą swoich sił. No przecież w autobusie to sekunda jest, Boże, no w autobusie to jest sekunda. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie. Albo po prostu nawet, gdyby Cię okradli, gdyby Tobie trzeba byłoby pomóc, to też by Tobie nie pomógł. Tobie wiernie służą, przez Chrystusa Pana naszego. To nie wiem. Ja o czym innym mówię całkiem. Czy wzięłaś te noże do siatki, włożyłaś?
Ale ja o czym innym mówię, ty jesteś strasznie tępa. Do cholery jasnej. Jaka tępa jest? Ja mówię, weź te noże, włóż do... To nie o to chodzi, bo ty nie dosłuchałaś do końca. Jesteś uparta, do cholery jasnej. Ja mówię, że weź włóż tam i potem jutro weźmiesz pojutrze, bo jak on przyjdzie, żeby te noże nie były na wierzchu. Ja tylko o tym. No zrozumiałaś? Leżą na pudle w takim płaskim opakowaniu i są namalowane noże i to wszystko, czy widzisz te noże? Na wierzchu jest pudełko. A ciut wyżej, a ciut wyżej jest... No, no to jest płaskie pudełko a la bombonierka. Ale to nie ma co się dostać, to jest na w górze leży. Pudełko do bombonie. No, no to co widać, no to... Sobie włóż tam, włóż na te, gdzie to jest, tam w rogu, tam gdzie te pudła stoją. No. I jeszcze ten koc. I jeszcze jak się zmieści, to ten materac i tam wróg to w kitra. Ja ten odkurzacz niech sobie stoi. I to wszystko. No bo jak on przyjdzie, to żeby się nie zastanawiał nad tym. No. 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 No to tylko to, jak... No to tego, no to musisz uzgodnić, czy jak on, jak przyjdzie w ciągu, jeszcze jak ty nie wyjdziesz, no to musisz się uzgodnić, o której, co i jak. Do którego... No, a jak co, to możesz wyjść z nim i do klatki, do... Zanim odejdę w dalszą pielgrzymkę po Polsce. Ale ja mówię znowu o czym innym. Ty jesteś uparta. Ty, ponieważ nie jesteś z Panem Bogiem, udajesz, że w Pana Boga wierzysz. Jesteś Żydówką, ateistką i diabłem. No to więc ja ci mówię, jak on by tylko był, bo może wcale go nie być. No to więc o co chodzi? To więc i nie ma problemu i może nie być. Dla wszelkiej sprawy, na wszelką cenę. Który przez dziesiątki lat nosił tytuł archidiecezja Lubaczowi. To co ty mi takie głupoty gadasz? Właśnie ci chcę powiedzieć, że jak będziesz z nim wychodziła, no to dorób klucz do domu i do klatki te dwa. Administratorów apostolskich, którzy nosili w sobie dzieci... Jak jest tam pobliżu, a ja ci dam pieniądze. Apostolską... Tego prastarego no, kościoła. Jak gdyby był, bo on po prostu wiesz. No. Założonego to wtedy wiesz, to wiadomo, że on zamknie. To wtedy tak. On nic nie wyjdzie, nic nie otwarte nie zostawi, jak widzi, że to w domu jest. No. Z tej archidiecezji. Także jak ktoś mówi, to ty słuchaj, wyobraź sobie sytuację. Jaka jest od początku do końca. No na razie, potem dzwoni. No. Przedstawicielami władz. Rozmawiałam z Lipską, proszę Państwa. Ona jest po Uniwersytecie Warszawskim, jeśli to w ogóle prawda, po psychologii. Ale wiecie Państwo, co poziom Uniwersytetu Warszawskiego to jest. Zaraz będzie 31 stopni, ja muszę się rozebrać. Także proszę Państwa. Tępa baba, no już zaczynam mówić z taką, wiesz, no, agresją, tępa baba, bo ona zawsze wciska swoje, jest najmądrzejsza, a nie wie o co chodzi. No, czekaj do końca, co ja chcę powiedzieć. Tępa baba. Z Przemyśla, z Lublina. Z pasterzami tych kościołów. Pozdrawiam cały episkopat z księdzem prymasem na czele.
cały episkopat polski, który tutaj dzisiaj ze mną koncelebruje i pielgrzymuje przez Polskę. Pielgrzymuje, idąc za tym hasłem: Bogu dziękujcie, ducha nie gaśnie. Także widzicie Państwo, ale żeby to było ze świadkami Jehowy do czynienia. Coś. To byłoby coś, ale to widzicie Państwo. Ten ta baba, to ile to człowiek musi się uczyć, żeby zrozumiał, nigdy niczego się człowiek nie nauczy. Apostoł Paweł pięknie powiedział, że, proszę Państwa, apostoł Paweł powiedział, że chcieli być mądrymi, stali się głupi. A jeszcze byli też tacy w zborze chrześcijańskim, którzy byli tacy jak Apollos, którzy pięknie potrafili mówić, bo ja też jak pięknie mogę mówić, no to proszę Państwa, gdybym nie miała Boga, to mogę cały zbór też zwieść. Pięknie potrafili mówić, pięknie coś tam rozumieli w jakiejś sferze, w jakiejś wierze, ale mogliby doprowadzić, dużo, no nie to, że zbór na skraj przepaści, ale szkód narobić. Mogliby narobić dużo szkód. O to chodzi. Dużo szkód by mogli narobić. I o to chodzi, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to kefe, no na koniecika. Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. No i więc mówię, co za tempa. Baba. Są też reprezentacje uczelni akademickich, katolickich i kościelnych. Także widzicie Państwo. Z Dublina, nic to nie daje, jeżeli głupi naród. Bardzo im dziękujemy za ich obecność, tak. Zwłaszcza skoro gospodarz tego spotkania, obecny arcybiskup lwowski. I zobaczymy tutaj ten wiatraczek, czy on w ogóle działa, czy on nie działa. Akademii Teologicznej w Krakowie. Ale fajnie, no. Więc tych braci naszych i siostr, szczególnie tutaj serdecznie witamy. Jeśli tak można powiedzieć, przygarniamy do tej naszej kościelnej wspólnoty, prastare, a równocześnie na nowo ukształtowane. W szczególny sposób, szczególnie witamy wszystkich kapłanów, witamy wszystkie siostry zakonne i braci zakonni, którzy już tam rozpoczynają od podstaw pracę ewangelizacyjną, katechetyczną, duszpasterską. Niech im Bóg tej pracy, pionierskiej do pracy, błogosławi. Wreszcie droga nam jest tutaj obecność biskupów z tamtej strony, którzy tutaj dzisiaj koncelebrują. Jaką wymowę ma dla nas fakt, że od niedawna dzięki nowej sytuacji prawnej i międzynarodowej na nowo mamy biskupstwo w Kamieńcu Podolskim. Na nowo, gdzie to jest? A z arcybiskupem Lwowa jest tutaj dwóch jego współpracowników biskupiego urzędu, z którego pragnę powitać naprzód seniora. Któż go jest? Ojciec Rafał. Przez tyle lat dziesięcioleci. Tutaj te takie dźwięki różne, to co Państwo słyszą, no to
Proszę państwa, my jesteśmy w samym środku, w samym tyglu pracy. My jesteśmy przydatni społeczeństwu. W programie edukacyjnym wypada powiedzieć, że z pożytkiem jesteśmy dla społeczeństwa, że tak powiem, dla publiczności. Nie, to nie o to chodzi, żeby coś pokazywać jak w teatrze, bo wszystkie te kościoły, Kościół rzymskokatolicki jest zbudowany na wzór teatru. Cała forma, a ołtarz jest jakby scena. No i jeszcze tylko kotary, kurtyny brakuje, proszę państwa. W kościele średniowiecznym były laleczki, wszystko się ruszało, chodziło. Święte postaci pozłacane, posrebrzane też, a faryzeusze na biało. No także wszystko omówimy. Niech państwo się nie denerwują. Wszystko omówimy. Ale wiem na pewno, że rzeczywiście, na pewno to już wiesz, że kościół średniowieczny, no to jak teatr, prawda? Że ksiądz udaje, że te gesty jego opisane w książce, między innymi oczywiście zarys liturgiki pisanej przez księży katolickich. Ja to już 25 lat temu tę książkę miałam w ręku, formatu A4, grubą na 3 centymetry i już. Że nie wszystko się dało wykorzenić do końca. Że to wszystko nie dało się wykorzenić do końca, tylko na nowo kiełkuje, rośnie, owocuje i czeka na tych pracowników żniwa. Niech wam Bóg błogosławi. Niech wam Bóg błogosławi w tej całej pracy prastarej pańskiej linii, która się odnalazła. I którą trzeba na nowo uprawić. My będziemy z wami i jesteśmy z wami. Tu po tej stronie, bo Królestwo Boże przechodzi przez wszystkie granice. Jest uniwersalny. Dziękujmy Panu Najwyższemu za to, że za uniwersalność Kościoła, w którym Królestwo Boże się przygotowuje tu na tym świecie, ta uniwersalność mogła się przejawić za naszą wschodnią granicą, nie tylko tu na południu, ale także i bardziej na północ, na Białorusi, w Rosji samej, i europejskiej, i azjatyckiej, i Kazachstanie. Ze zdumieniem dowiadujemy się, że są tam skutki. A jeżeli są, to znaczy, że są tam obszary, że są tam wspólnoty, które czekają na tych biskupów, tak jak czekają na kapłanów. To są wszystko wielkie dzieła Boże. Także widzicie państwo, jak ona jest po psychologii, to ja jestem Chinką. Bo ta Hanka Gronkiewicz, ta pewnie na pewno jest Chinką. No i tak, to co ja jej mówię, to jej się przypomina coś, co było wcześniej, co do tematu. I ona oponuje, zaczyna gadać i ty gadasz i ona gada i do skutku to nie dochodzi. To jest strasznie stresujące, denerwujące. Ja, że nie ma tej komunikacji, bo nie ma organizacji, rozumiecie państwo? Dzisiaj mówimy w ogóle o organizacji, że u Świadków Jehowy jest wspaniała organizacja, jak oni te kongresy przygotowują. Ja sama, proszę państwa, też współpracowałam ze Świadkami Jehowy w sensie organizacji kongresów. Nawet byłam na stadionie dziesięciolecia też, no i nie tylko. Chodziłam też dookoła z krótkofalówką. Chciałam powiedzieć mikrofalówką. Proszę państwa, z krótkofalówką. I zaczyna się jakaś epoka, co jeszcze? Której i sprawdzam natężenie
dźwięku. Słuchawcy dobrze słyszą. Słuchawcy powiedzą, że tu jest niewyraźnie. Tu za głośno, tu za cicho, tu przerywa. Tu coś jeszcze, tu coś jeszcze. I to się na krótkofalówce mówi, nadaje, zgłasza się tam ktoś z centrum elektronicznego, fonicznego, z nagłośnienia i musi poprawić. Także myśmy pracowali, proszę Państwa, w nagłośnieniach. Też. No ja to wszędzie byłam, bo ja jak spojrzę tylko, to ja nawet okiem potrafię słyszeć, bo ja to wszystko robię biblijnie też kiedyś. Prorok Boży powiedział: Boże, wcześniej Ciebie nie widziałem, ale teraz oko moje ujrzało Ciebie. W sensie zrozumienia, w sensie duchowym Ciebie teraz zobaczyłem. Czyli że Boga można zobaczyć w sensie zrozumienia, w sensie jaźni. No ale teraz widzicie Państwo, jak my tu się możemy połączyć z tymi różnymi ciałkami na tym sejmem. Co tam się dzieje? Chodźmy, zobaczmy, co tam się pod tym sejmem dzieje. Musimy się troszeczkę połączyć. Jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom za to. Co tam się dzieje pod tym sejmem? Taka wielka, taka zarazem podstawowa, a tak długo przeoczona, znalazła zrozumienie. Radio kończy. A Kościół jest uniwersalny. Wczoraj przeżywamy tu wielką radość spotkania. Także nie wiem, dlaczego oni tutaj papieża puszczają. Ja nie mam przeciwko papieżowi nic. Tam niektórzy mówili, że papież dokładnie wie, że jest w swojej religii. Ale ja uważam jeszcze inaczej, że człowiek może nie wiedzieć, szczery człowiek. Być też poszukana, namiony, potumaniony. Mogliśmy razem z nimi być. Co tam pod tym sejmem? Śmierdzi benzyną. Gdzie od 6 stuleci mają swoją stolicę biskupów. I że dziś możemy z nimi być. Że jest tutaj przedstawiciel, drogi nam biskup Sofron Dmyterko ze Stanisławowa. My jesteśmy rodzina policyjna. Arcybiskupem większym, kardynałem Lubaczewskim opcje na czele zarówno w Przemyślu, jak i tutaj w Lubaszowie. Radujemy się tutaj. Wam też, drodzy bracia, nasi bracia w jedności Kościoła. Radio kończy. Jaru, Chrystusowi, ale w jedności Kościoła. W jedności, której znamy. W jedności siła. Jego sukcesja, więc. Ale z drugiej strony na przykład żeby, drodzy bracia, także. Panu nawet jeszcze bardziej, tak, ponieważ Bibur mówcza, że ta zmiana Biburu panowie, nowy pomysł, który został przyjęty przez rząd dotyczący Kościół Łaciński, Warszawa, to nie Mormoni, nie prawosławni, nie ewangelicy. Warszawa to Kościół Łaciński. No i te mohery, które udają, że nie są katolikami, to oni by wam mogli oczy też wydrapać, wiesz. Od dupków was wyzwać, od głupków. One zostały przyjęte radio, pamiętaj. Mamy przypadek, że oszuści osoby, które usiłowały wyłudzić podatek, wyłudzić VAT od rządu, te pieniądze zarobione, czy to wyłudziły, zainwestowały w jakąś inną firmę pośrednictwa handlu mięsem i firma również została skonfiskowana, tylko na razie zatrzymana do decyzji. Zrozumiałeś, dobra. Chciałem o tym porozmawiać, bo to zaczyna, wygląda na to, że
walizka ta rozszerzona i zaczyna być elementem walki z przestępczością. No, czyli jak spokojnie podchodzić do samej procedury, zwłaszcza tego, że w Polsce wyroki sądu, jak wiemy, czy przed chwilą rozmawialiśmy, na wyroki się bardzo długo czeka, a firma aresztowana przez prokuraturę będzie tam traciła na wartości i kto wie, co się stanie, kiedy wyrok będzie uniknięty. No tak, to rzeczywiście jest sytuacja, kiedy mamy już pierwsze dwa zastosowania. No i trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli chcemy ograniczać przestępczość, to sygnał musi być jasny do organów ścigania, że przestępca nie może cieszyć się z korzyści tego przestępstwa, bo to jest najskuteczniejsze do ograniczenia przestępstw. Natomiast jeżeli chodzi o konfiskatę majątków przedsiębiorstw, no to mamy takie przykłady, które znamy z filmów amerykańskich, gdzie to się dzieje od lat. No i drugi, który niestety znamy z własnego podwórka, to były specjalne domiary podatkowe zaraz po wojnie, gdzie no, z tych majątków przedsiębiorców pozbawiało komunistyczne państwo. Teraz jest sytuacja inna. Bo póki co w tych pierwszych dwóch przypadkach prokuratura zabezpieczyła te majątki, to znaczy ta konfiskata nie polega na tym, że prokurator nagle zarządza tymi przedsiębiorstwami, czyli w pierwszym w Lublinie pisał się po prostu do księgi wieczystej, czyli zablokował możliwość sprzedaży nieruchomości pod wpływem główna aktywa tego przedsiębiorstwa. W drugim przypadku zabezpieczył własność udziałów nabytych przez te osoby, które są podejrzane o wyłudzenie 16 milionów złotych VAT-u, niezapłacenie 24 milionów akcyzy. Ale w takich sytuacjach rodzi się problem, którego dzisiaj może jeszcze nie widzimy, ale za moment może stać się poważnym problemem. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z normalnie, legalnie działającą firmą, której osoby podejrzane o przestępstwo nabyły udziały, czyli stały się współwłaścicielami, niekoniecznie wcale tymi pełnymi, prawda? Stali się, powiedzmy, współwłaścicielami. I wreszcie za biedną działalność czyli oryginalnego właściciela. Dokładnie. I teraz każde przedsiębiorstwo, które działa na rynku, opiera się o swoją wiarygodność, to znaczy kupujemy od przedsiębiorstwa, bo jest wiarygodne, to znaczy, że wiemy, że nam dostarczy to, co mamy, za to, co chcemy i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli dla kontrahentów trafi informacja, że przedsiębiorstwo przedkoszta, że są tam jakieś problemy związane z no to na wszelki słuchaj przedsiębiorcy nie wiedzą, co się dzieje dokładnie. Będą się wstrzymywali. Po prostu z tego przedsiębiorstwa nie chcą się narazić na to, że no, nie dostaną czegoś, zapłacą za coś, albo to będą narażeni na potencjalne kontrole podatkowe. I no, tak z tego jest problem. No tutaj ja widzę jako prokuratora, który w przyszłości może dotyczyć wielu przedsiębiorców. Pamiętajmy, że był przepis w kodeksie karnym dotyczył przedsiębiorców odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki i naprawdę wielokrotnie w mediach były opisywane przypadki, którzy trafiali do aresztu pod zarzutem działania na szkodę własnej spółki, tak? Nie jakiejś cudzej. Te przedsiębiorstwa przestawały działać, bo no, z reguły jak nie ma przedsiębiorcy, to no, trudno, żeby ten biznes był prowadzony. No i tutaj sam mechanizm na pewno jest nam potrzebny, no przez kwestię jego stosowania i kwestia tego, co się będzie działo dalej. No, jeszcze pytanie, właśnie, co będzie się działo dalej, co to będzie z takim spółką, jeżeli to także mówimy dzisiaj na temat wszystkich organizacji, że nie ma takiej organizacji jak tylko organizacja Jesteś Świadków Jehowy. No i punktem kulminacyjnym naszych tutaj dewagacji, proszę Państwa, jest to, co jest opisane w Księdze Ezechiela, bo tam rzeczywiście jest opisana, tam nie jest żaden statek kosmiczny, bo można im głowę, wiesz, w głowie zamieszać. To jest organizacja Boża w ruchu. Tam jest porządek, tam jest harmonia. Proszę to czytać. Księga Ezechiela. Pierwsze rozdziały, no bo przecież specjalnie Kościół katolicki odwrócił uwagę ludzi od Pisma Świętego, że
żeby nie czytali, żeby byli tymi lamusami, żeby to były dupki, żeby to były główki, chociaż one szpanują, kopyta trzymają w kieszeniach, okulary czarne dla podkreślenia autorytetu, autorytarności, proszę Państwa, ważności, podczas gdy to są dupki, główki i kołki rozparowe, proszę Państwa, to tak samo z tymi faryzeuszami, że po to na biało, żeby przykryć ich grzechy, które dosięgły aż do samego nieba, jak mówi ta Apokalipsa. Grzechy wasze jak szkarłat mogą być jednak wybielone, ale oni nie starają się o to. Także proszę Państwa, co my tu będziemy filozofować na temat u tych Żydów mesjanistycznych na Łaski 114 na temat, proszę Państwa, kół złotych od rydwanów wojskiem Faraona. Jak tu są ważniejsze tematy, bo tam ci Żydzi dyskutują, że w Morzu Czerwonym znaleziono złote koła z rydwanów Faraona, wojsk Faraona. Ja wiem, że oczywiście strasznie to jest ciekawe. Na ten wiatraczek, że bardzo dobrze chodzi, ale to był taki... Ale ważne, bo ten wiatraczek by nie chodził, ja podłączyłam tym drutem i to jeszcze wszystko dołączyłam. Wtedy on działa bardzo dobrze, a tak te baterie by 5 minut pochodzi i nie byłoby tej energii. No, ale dzwonił kurczaczek? Ale o której wychodzi? No, to ja im to powiem. No dobrze, ale teraz gdybyś był, to ona by była. No nie może dać, bo ona się boi, że ty zostawisz dom i wyjdziesz i pójdziesz. No ja ci dam klucze, ale kiedy przyjedziesz? A gdzie jesteś? No widzisz, ona już wychodzi, żebyś ty konkretnie się umawiał, a ty tak nagle, jak zwykle, no to ci dam klucze, no. Ale z drugiej strony, jak tam trochę dziecko zakręka, to też świat ale dziękujemy bardzo też właśnie za to, co tutaj słychać. Pani ważność i czas, który pani poświęcała dzieciom. To też jest bardzo, rozmowa i nie telewizja. Bardzo, bardzo ważne. Dziękujemy za to świadectwo. Bardzo dziękujemy.
Jezusek, nie, Matka Boża, Boża, potem nie wiadomo, czy to Pan Jezus, czy to Matka Boża, Boża. Słuchamy Radio Maryja. Dobrze. To jest twojego temu. No dobra. Dobrze, tutaj jeszcze dopiero. Chciało mi się powiedzieć, że dopiero to mi się przyszło. No dobra. To czyli, że tam lecisz, tak? Ta lipsza to ona jest schorgnięta, bo mi się podłączyło dopiero. Ja tłumaczę teraz, to działa z energią. Bo tu trzeba było obronić to. A to był tam drut bez tej tyczki. Uważaj, bo ty dałeś jej 5 zł, mówiła. No.
A teraz to zaraz stanie, bo on ma, ma coś, ale to wiem, czy na 5 minut, no. Teraz to działa. No teraz to, bo na baterię to nie będzie taka energia, wiesz. No, także taka robota. No a jak wczoraj było, tam nie kłócili się, to nie wyszła. Wiesz, że tego grubo nie wolno wpuszczać. Ale już dawno by nie wolno było, bo ja to dawno wiem. Ja to tylko wiem, że on pracował miesiąc, bo musiał poprawić, bo to tam ze drogi. Jest bardzo miły człowiek, bo też jak ktoś mu nie dał pieniędzy, to każdy by walczył. Ale kto mi da pieniędzy, jak on śmiał, mi nie poprawi. On raczał też widzieć jego takie męczyce. Ja tam, pogadamy, to już nikogo nie było. Ja mówię, panie, tu do mnie telefon dzwoni, Wielecki dzwoni, ja nie mam czasu. Ja akurat ten dzwoni, się spytał. On się wystawił o ten telefon. No. No nic, to już nie ma. Wiesz co? No. Wczoraj pierdzieliła ta twoja przyjaciółka, Lilia. Ja przyszedłem z armaty. Ja mówiła, no. I co powiedział? Po tej malej, jak tam pociągnęłem. No. No, to była by dowiedziała się. Słuchaj, on no. 24 chce mieć wolny. Nie. Dobra, jak się pogodzimy jakoś, ja mogę zacząć. Nie, dobrze, to słuchaj, to tak, ja jestem jutro. A to będzie ona. Ty jesteś, ona jest potem ten piątek. Ja przychodzę w niedzielę, ty jesteś w sobotę, to ty przyjdziesz 24. Za nią. Tak, za nią. I ona, przecięcimy. Przyjdzie 25 już normalnie i tak. Dobra. To tylko 4. Tak, to tylko zostaje. Nie ma sprawy, dobra. Ty kurwa pieniędzy łupisz jak. Ty podpisz się, że muszę tyle nie zarobić. No ile zarobił? Chyba za jakaś kierowniczka. One tam biedne są i kawę piją tylko za 5 złotych. No to jest spokój. No. Dobra, tu jest zeszyt, dobra. Nie. To ona mi mówiła, to znaczy czego to ty z 24 za nią przychodzisz? Ona gadała głupoty, tu o tym mówi, praktycznie. No, a powiedziała, że ty to i 5 złotych nie dasz. I ona głupia, bo się dostała do mnie 5 złotych, trzeba było jej nie dać. Trzeba właśnie jej nie dać, bo... Ale ona tu prosi, żeby soczku, nie soczku, którą ona kupiła, to ona tu pije, co ona spierdoli, co nie? Ona rozpierdoli, bo ja ci coś powiem, ona kupuje herbaty drogie. I soczki te mamy jakie drogie, malinowe, takie jakieś, buraczki, kurwa, co? Słuchaj, nawet niekoniecznie drogie, ale one nie są tanie. Natomiast ta herbata taka malinowa, myśmy raz poszły tam na Podskarbiński, taka Biedronka czy coś, kurwa, 7,50 chyba. Ale malutko tej herbaty, 15, ale myśmy to już kupili z takim wieskiem szybułowi, to myśmy go z domu już przepędzili. Ale a my ty zobaczyli herbatę! I ta liczka kupuje tylko takie tańsze, ale to jest herbata. To jest 2 złote i to 100. Ale ona lubi, wiesz, jak ma pieniądze, potem będzie chodziła pożyczona, bo jest lekko myśl. Ona mało dostała, jeszcze mi tam 300 zł dała do mieszkania. Ja mówię, to pół na pół. No to zrozumiała, no, pół na pół. Mieszkanie uchodźstwa. No mieszkanie, światło, prąd co 2 miesiące. A ty wiesz, to mnie wczoraj dzwoniłam, jak mi się jechało tam do tego testa ekstrasy wczoraj, że Inord jest bardzo drogą firmą i proszę przejść do nas. 4,50 za opłatę odpada i to on mówi o 5 groszy, tak strzeliła za kilowatt. Ja myślę, Boże, 5 groszy, dużo babo. Ale gada, ja mówię, dobrze. Dobrze, bo dla mnie to jest jakieś doświadczenie, coś innego. Nie? Dobrze. I ona SMI na poczty e-mailowej, to się napisze i przejdziemy. To będzie dalej ino, nie tylko przez nich. Wszystko przez nich. No, takie różne są. Ja wam kurwa zakręcimy, bo ja sama czy gazu, za drewno. My nie chcemy gazu. A po co? Słuchaj, pierdolnik tej od tego gazu. Tam u nas, ja ci coś powiem, jest 4, ale u tego Janka tylko jeden gaz chodzi. Żeby zrobić te 4, trzeba było tam kotłować czy czyścić, to ja potem będę tam, tu jest ten jakiś kopciuk, będę potem zwoływać jakąś
i płacić jakimś robotnikom coś nie tego, aby wyszło rodzaju, to samo powiedzieć. Nie, to może było od tego, dlatego jak mieszkanie tam krzyczy i kończy się gaz, to wtedy tak. No, ale to jest, jak kuchenka jest chujowa, zabawa tego. Tutaj mieszka na Lazurowej taka górna Anita. Mówi, taki prąd jest drogi. Ja wie, ty idiotko, prąd jest drogi. A ile tego prądu biorę? Ja biorę tam ledy, żarówki, wiesz, i całą noc mi chodzi, całą noc. No, a tam ten tajnik jak się włączy, to ile tego tajnika? Ale gdzie myślą, że na gazie zaoszczędzą? To chyba, że ty gotujesz dzień i noc, to wtedy to by się opłaca. No. Także idziesz tam tego, na przecież ludzy. Polskich obywateli, którzy de facto firmowali, to podano w zagranicznych a tu jakaś dziewczyna przychodziła, podobna do tamtej, ale chyba inna. Wychodziła tu z kaskiem i może ją prowadzali, czy to nie wiem. Taka, ale biały kask? Tak, no to ja pytam, że także nasze dziecko jest pani na razie. I do końca może tak jak my sobie tego pragniemy, że zawsze my zobaczymy tą ich drogę, ale ta modlitwa zawsze nam pozostała. To znaczy było tak dużo taniego dolara, że ci, którzy nie wzrosną do tego dolara, szukali się mogą zarobić. Litka, litka, górna litka. Może oni spowodowali, że ta żywność bardzo mocno wzrosła, może nie poradzą do tego stopnia, że ludziom było pieniędzy, że zabrakło pieniędzy. Może mają poczucie, że można nagranić. Teraz no, żywność jest tym elementem dość specyficznym, newralgicznym w każdym społeczeństwie. Dla nas jest istotne, żebyśmy potrafili w naszych rękach w przyszłości produkować. No, zagadnienie jest proste. Zrobiliśmy wszystko, co wszędzie tworzy się regulacje, które mają to, co zapobiegać temu, aby nie inwestorzy z innych krajów dziecko kupowali odchodzi od kościoła. Te regulacje są oczywiście różnego rodzaju. Kwestia, żeby wybrać taką, wszystko, która nie będzie hamowała naszego obrotu ziemią dla tych rolników, są naprawdę osobnymi się tą swoją działalność rolniczą są no, mogą leżeć tak, tak jak chcą. Nigdy nikogo do niczego nie zmusza, tylko jakoś serdecznie zaprasza, więc to nasze wychylenie w ich stronę jest takim wychyleniem ojca, które funkcjonują na rynku, ale niekoniecznie te mechanizmy oznaczają, że rynek jest syn wraca, to nie robi mu żadnego na przykład, rachunku, wspomnieć o tym, że błędów, tylko po prostu przyjmuje. Po części warto jest nie stracić więzi z dziećmi, którzy już na przykład nie chodzą do kościoła. Warto jest po prostu z nimi mieć dobre relacje, być kimś, kto czeka. On nie jest takim pastykiem, nie atakuje ciągle. Jak rozumiem, że nie Polska jest tradycyjnie polskie.
ma stanąć dzisiaj na obradach państwa Wyszehradu.